Dzisiaj w ramach lekcji WF-u chciałam pokazać trening siłowy, który możemy wykonać w domowych warunkach. Będą nam do tego potrzebne zgrzewka wody bądź opcjonalnie dwie butelki wody. Trening będzie obejmował wszystkie partie mięśniowe. Pamiętaj, że przed rozpoczęciem treningu powinniśmy zrobić co najmniej 5-minutową rozgrzewkę, która pobudzi nasz układ krążenia, serduszko do wysiłku, uelastyczni mięśnie. Jak już jesteś po rozgrzewce, możemy zaczynać. Pierwsze ćwiczenie na nogi, będzie to przysiad bułgarski. W prawej ręce trzymam zgrzewkę wody, drugą nogę odstawiam sobie na kanapę bądź krzesełko i schodzę, uginając biodro do dołu. Pracuję w pełnym zakresie ruchu, do góry, do dołu. Wykonujemy 12 powtórzeń na jedną i drugą nogę, po czym przechodzimy do drugiego ćwiczenia. Drugie ćwiczenie będzie to klasyczna pompka. Ręce ustawiam na szerokość barków, delikatnie przesuwam ciężar ciała do przodu i schodzimy jak najniżej do podłogi i górę. To jest drugie ćwiczenie. Następne ćwiczenie. Chwytam zgrzewkę wody za zewnętrzne krawędzie. Proste plecy, bioderko z tyłu. Ściągam łopatki, wykonujemy wiosłowanie. Ćwiczenie na plecy. Hop. Następnie ćwiczenie na barki. Chwytam zgrzewkę wody. Jedziemy z jednej strony na drugą. Pamiętaj, żeby trzymać wyprostowaną sylwetkę, napięty brzuch, napięte pośladki. Powtarzamy 12 razy na jedną stronę, 12 razy na drugą. Ostatnie ćwiczenie na brzuch. W podporze kolano do łokcia. Hop, pracujemy w ten sposób. I również 12 powtórzeń, jedna i druga noga. Trening wykonujemy minimum w 4 seriach. Jeśli jesteś osobą wytrenowaną, możesz powtórzyć go nawet 8 razy. Do dzieła!